Po raz pierwszy muszę przeprosić, że niestety po polsku nie mogę mieć wykładu, bo są sprawy techniczne, które dla mnie by było bardzo ciężko w języku polskim, ale zapytania i wszystko to bardzo szybko spróbuję po polsku odpowiedzieć. Ladies and gentlemen. Szanowni Państwo, moim pierwszym zadaniem jest przekazanie gratulacji i pozdrowień z Royal Society of London od przewodniczącego Royal Society of London. Poprosił mnie, żebym zaczął moje wystąpienie od gratulacji dla Państwa z okazji 150. jubileuszu PAU. Kwestia Brexitu jest czymś, co podzieliło Wielką Brytanię, praktycznie pół na pół, tak naprawdę 50 na 50, podzieliło nas dokładnie na pół, tak jak Państwo usłyszeli od Timothy Garton Asha. Naprawdę doszło do wielkiej zmiany w Wielkiej Brytanii. Jest to zmiana, o której nadal się mówi, czy jesteś za Unią, czy przeciwko Unią. Przeciwko Unii to jest większy podział niż rozmowa o tym, czy się głosuje za Partią Pracy czy Partią Konserwatywną. Natomiast Brexit zjednoczył wszystkie instytucje akademickie. Oxford i Cambridge były absolutnie zgodne. Chcieliśmy pozostać w Unii Europejskiej. Komentując to, co powiedział Tim, Oxford jako stolica Wielkiej Brytanii, o, to się skończyło bardzo źle, bo najpierw popierali boskie prawo władcy i przez 7 lat, kiedy Oxford był stolicą, skończyło się to generalnie tak, że król Karol stracił wówczas głowę, więc trzeba powiedzieć, że okres Oxfordu jako stolicy, no, generalnie nie skończył się zbyt korzystnie dla tego miasta, więc chyba my jako Cambridge, mimo że nie byliśmy nigdy stolicą, wyszliśmy na to lepiej. Więc Brexit i Wielka Brytania. Tutaj skupiliśmy się na takim zagadnieniu wsparcia dla nauki. Jest to wykres, na którym widać tak naprawdę to, co się działo w 2016 roku. Są to wydatki międzynarodowe na badania i rozwój w podziale na różne kraje i chcę, żeby Państwo skupili się tutaj na jednym elemencie. Chiny i Stany Zjednoczone są tu absolutnie w czołówce. Unia Europejska cały czas zwiększa swoje budżety i mówimy na przykład o programie Horyzont, ale jest to skompensowane przez zmniejszenie się wydatków agencji krajowych, jeżeli dokonamy takiego podziału na poszczególne kraje unijne. Więc owszem, doszło do wzrostu, ale gdzieś na dole tej listy zobaczą Państwo, że jest tam na dole Wielka Brytania i generalnie zagadka pozostaje taka, dlaczego Wielka Brytania jest nadal taka mocna, mimo że wydaje 50% tego na badania i rozwój, co inne kraje. No cóż, oczywiście można mówić bardzo krytycznie o naszych rządach w Wielkiej Brytanii. Wiele osób z mojego środowiska krytykuje rząd brytyjski, ale generalnie rząd na to zareagował. Ponieważ rząd wyraził swoją ambicję dotyczącą zwiększenia inwestycji od 1,6 do 2,4 PKB z przeznaczeniem na badania i rozwój. I to zobowiązanie sprawiłoby, że z bieżących 8 miliardów funtów w ciągu 5 lat wydawano by 20 miliardów funtów szterlingów. Mówimy tutaj o horyzoncie do 2027 roku. Przydzielono również dodatkowe 2,5 miliarda funtów, aby Wielka Brytania mogła brać udział w Horyzont Europa. Wiedzą Państwo, że są różne powody polityczne. Północna Irlandia nie doszło ostatecznie do tej współpracy, natomiast padła taka deklaracja, że jeżeli nie dojdzie do tej współpracy, to dodatkowe 2 miliardy będą dostępne na badania naukowe na terenie Wielkiej Brytanii. I dodatkowo stworzono nową agencję badawczą, która rocznie będzie dostawała 800 milionów funtów, będzie zajmowała się kwestiami innowacji technologicznych. I to jest oczywiście fantastyczne, ale wiemy, jak to wygląda z rządami. Mają większe ambicje niż możliwości. I na tym slajdzie zobaczą Państwo, co takiego się w rzeczywistości wydarzyło. Mogą Państwo zobaczyć czerwoną linię na samej górze. To są te ambicje i plany.
Potem COVID, następuje COVID i co się takiego wydarzyło? Oczywiście doszło do spłaszczenia możliwości inwestowania środków i linia optymistyczna, to jest ta niebieska linia, owszem, ona nie dociera do tego horyzontu, który został wyznaczony, natomiast no, trzeba powiedzieć, że na pewno wpływ na ten wzrost ma tutaj wojna w Ukrainie, energia, kwestie gospodarcze. Generalnie chodzi o to, że plan był na poziomie 20 miliardów, ale generalnie inflacja wygląda tak, że wtedy te 20 miliardów nie będzie miało takiej mocy nabywczej jak 20 miliardów w chwili obecnej, więc to jest w zasadzie taka obserwacja anegdotyczna. No cóż, natomiast co się dzieje z Wielką Brytanią po Brexicie? Mamy trzy rzeczy, które zauważono w związku z Brexitem. Po pierwsze, badacze brytyjscy chcą współpracować z jednostkami i badaczami unijnymi oraz europejskimi. Bardzo mocno są o tym przekonani. To nie jest akurat takie referendum w stylu sowieckim, że 99,99 głosowało rzeczywiście za pozostaniem w Unii Europejskiej, ale rzeczywiście myślę, że ponad 90% zdecydowanie głosowało za pozostaniem w Unii. Brakuje nam różnego rodzaju utalentowanych kolegów, bo w tym momencie wymogi związane z wizami, związane również z ograniczeniami antyimigracyjnymi sprawiły, że bardzo wiele osób z Unii Europejskiej ma trudności z przyjazdem do pracy do Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie jest to jedna z kluczowych trudności w tym kontekście. Państwo na tej sali mogą się zastanawiać nad tym, a może Brexit jest dla nas dobry. Zasugeruję, że sytuacja wygląda tak. Po 6 latach po Brexicie minister zastanawiał się nad korzyściami z Brexitu, natomiast do tej pory nie zaprezentował opinii publicznej, więc generalnie uważamy, że lepiej nam było przed Brexitem. Natomiast no cóż, demokratyczna decyzja zapadła, została podjęta i tak się wydarzyło. Natomiast teraz przejdźmy do nieco innych zagadnień. Ja nie chcę się skupiać na kwestiach pesymistycznych, raczej chcę popatrzeć w sposób optymistyczny na naszą sytuację i o dziwo, jeżeli chcę być optymistą, to o dziwo wybieram temat nowotworu. To zazwyczaj jest temat bardzo przygnębiający i oczywiście bardzo często wiadomości związane z nowotworem są pesymistyczne i trudne. Natomiast muszą Państwo zrozumieć, jak działają finanse i finansowanie medycyny i nauk ścisłych w Wielkiej Brytanii, bo bardzo często w różnych krajach myśli się, że rząd generalnie kontroluje większość finansowania. Natomiast w przypadku nauk ścisłych w Wielkiej Brytanii, medycyny, to ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj widzą Państwo, kto generalnie przeznacza pieniądze na badania. W czerwonej części widzą Państwo, że sektor farmaceutyczny przeznacza ponad 4000 milionów funtów na badania w tym zakresie. I jeżeli chodzi o wkład rządowy, to jest ta niebieska część poprzez NHS, generalnie na przykład koszty tłumaczeń. To są rzeczy, które są pompowane w system szpitalny, tak żeby był w stanie być częścią również badań. Natomiast w naukach ścisłych w gruncie rzeczy mamy finansowanie ze strony organizacji charytatywnych. To jest akurat trudne do wyjaśnienia, bo generalnie to nie są agendy rządowe. Nie bierzemy tak naprawdę ani pensa z pieniędzy rządowych, bo są to pieniądze od organizacji charytatywnych. Czyli możemy tutaj mówić na przykład o takich donacjach w wysokości milionów funtów i one są przeznaczane na badania i rozwój medycyny. Tutaj widzą Państwo na przykład taką organizację jak Cancer Research UK, to jest ta organizacja charytatywna, z którą ja jestem związany. I generalnie każdego roku musimy zebrać 500 milionów funtów corocznie. Więc mamy 1 000 000 donorów, mamy 1000 wolontariuszy, 6 000 sklepów, więc to jest bardzo duża organizacja, bardzo aktywnie działająca w Wielkiej Brytanii, ale bez tej organizacji charytatywnej finansujemy 60% badań nad rakiem prowadzonych w Wielkiej Brytanii, ponieważ Wellcome Trust nie jest w stanie w ramach ostatniej woli głównego darczyńcy nie jest w stanie finansować badań onkologicznych, więc generalnie tak wygląda finansowanie badań i rozwoju w dziedzinie nauk przyrodniczych w Wielkiej Brytanii. COVID oczywiście miał ogromny wpływ na badania w zakresie nowotworów, ale co tutaj chcę powiedzieć? Sądzimy, że jeżeli w związku z COVID-em mamy między 60 do 85 tysięcy przypadków niezdiagnozowanych nowotworów w Wielkiej Brytanii. I wiemy na pewno,
że ci pacjenci pojawią się w systemie opieki zdrowotnej znacznie później, będą mieli znacznie gorsze perspektywy wyzdrowienia. To nie jest tak, że te przypadki nowotworów znikną, one po prostu będą miały gorsze rokowania. Mamy również pewne opóźnienie w zakresie opieki, ponieważ bardzo często pacjenci muszą czekać 70-80 dni, zanim rozpocznie się właściwe leczenie nowotworu i ten okres oczekiwania jest średni dla pacjenta z nowotworem i bardzo mnie to złości, bo co mnie tutaj złości? Rządy wszystko spychają na COVID. Natomiast jak popatrzymy na to racjonalnie, to widzimy, że problemy zaczęły się wiele lat przed pandemią COVID i generalnie jest to problem fundamentalny związany z naszym systemem opieki zdrowotnej i systemem otoczenia opieką pacjentów nowotworowych. Widzą Państwo, że ta sytuacja znacznie się pogarsza praktycznie z roku na rok. I niewątpliwie jest to problem, który należy rozwiązać, ponieważ nie ma sensu diagnozowanie nowotworu wcześniej, jeżeli później trzeba przez całe miesiące czekać na jakąkolwiek operację. Więc tutaj widzą Państwo podstawowe dane liczbowe dla Wielkiej Brytanii. Około 375 tysięcy przypadków nowotworu, 166 tysięcy zgonów rocznie związanych z nowotworem, więc to jest najbardziej powszechny przypadek, powszechna przyczyna śmierci. Jeżeli dodamy do tego choroby serca i układu krążenia, to trzeba powiedzieć, że to są również istotne przyczyny śmierci pacjentów Wielkiej Brytanii. Uważamy, że najważniejszym środkiem czy też czynnikiem jest to, jak długo pacjent może żyć z nowotworem, bo wiadomo, że nie wyleczymy takiego pacjenta w ciągu jednego wieczora, ale ludzie mogą być może żyć z nowotworem przez 5-10 lat i mamy tutaj odpowiednie statystyki. Chcielibyśmy, aby taka przeżywalność do kilku lat wynosiła przynajmniej 75% osób ze zdiagnozowanym nowotworem. Pojawia się też pytanie, czy jesteśmy w stanie tą opieką w sposób skuteczny otoczyć wszystkich pacjentów. Mamy również agencję, Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, IARC, i tutaj mamy takie przewidywania, że będziemy mieć 29% przypadków nowotworów więcej do 2035 roku. To mały eksperyment. Mamy tutaj taką piękną aulę. Czy ja mogę prosić Państwa, żeby wstali? Te osoby po tej stronie, po lewej stronie auli, a mojej prawej. A ci, proszę popatrzeć, to jest tak, jakby ta cała część sali miała dostać nowotworu. Jedna z dwóch osób dostanie choroby nowotworowej w ciągu naszego życia. I może dwa pierwsze rzędy, proszę usiąść. Dwa pierwsze rzędy. Słuchajcie, nie martwcie się. Oni nie będą zużywali pieniędzy podatnika, bo oni umrą. A ci będą musieli zarabiać wystarczająco dużo, żeby byli w stanie zapłacić za dodatkową opiekę, bo przeżyją chorobę nowotworową, ale będą wymagali dodatkowej opieki zdrowotnej. Więc tu się trzeba zastanowić, czy chcemy utrzymać ich przy życiu, czy nie. No nad tym też się musimy zastanawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w eksperymencie. Ja mogę podać Państwu dane liczbowe, ale tutaj jak sobie popatrzymy na tych ludzi znajdujących się w auli, widzimy, jakie są to procenty. Podobnie będzie działo się w Polsce. Prognoza dla Polski wynosi, że wzrost zachorowań na raka będzie o 20% wyższy do 2035 roku. Czyli przewidywane jest 245 tysięcy przypadków. To jest wzrost. Czyli gdyby wszyscy Polacy przestali palić papierosy dzisiaj, no to naprawdę może nie mieć nic wspólnego z paleniem papierosów. To są takie dane liczbowe, które są bezwzględne, bo chodzi między innymi o to, że populacje nam się starzeją. Wiemy również, że natura nowotworów, generalnie to będą te same wzorce, które obserwujemy dzisiaj, czyli te wzorce powstawania nowotworów nie zmienią się do 2035 roku, natomiast te liczby wzrosną dramatycznie. Tutaj mamy też przewidywania do 2040 roku, ale co ważne, ludzie będą przeżywali również choroby nowotworowe, ale będą z tego wychodzili starsi i będą mieli bardziej złożone kłopoty zdrowotne. Nawet jeżeli przeżyją nowotwór, to potem będą mieli na przykład demencję albo inne choroby, więc jeżeli społeczeństwo utrzymało ich przy życiu, to będą nas kosztowali jako społeczeństwo, więc koszty opieki zdrowotnej będą ogromne, szczególnie w ostatnich latach naszego życia. Wtedy koszty
kumulują się tak naprawdę w ostatnich latach życia danej osoby. I te dane statystyczne są tutaj bardzo istotne, bo tak wyglądają prognozy dla Wielkiej Brytanii, że prawie połowa populacji z nowotworem, żyjąca z nowotworem do 2035 roku będzie starsza niż 75 lat. To jest naprawdę ogromna zmiana, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy demograficznej, więc to nie jest choroba młodych. Dobra wiadomość jednak, jeżeli w ogóle możemy się dobrej wiadomości doszukać, brzmi tak, że jesteśmy lepsi w leczeniu raka. Dobra wiadomość dla nas, jako potencjalnych pacjentów, szczególnie tych w tej połowie sali, jeżeli zachoruję na nowotwór, będę z nim żył dłużej, społeczeństwo będzie musiało płacić za leczenie, ale zła wiadomość dla rządu, no to po prostu będzie droższe w leczeniu. I czy gospodarka jest w stanie sobie z tym poradzić? Więc ten postęp będzie zmierzał w tym kierunku, więc być może możemy być optymistami, bo możemy coś zmienić na lepsze, ale jak wyglądają wielkie wyzwania? Musimy wprowadzić systemy oparte o dane, o sztuczną inteligencję. Wiem, że będzie specjalna sesja dotycząca sztucznej inteligencji, więc ja nad tym się nie będę skupiał, ale nauka oparta o dane będzie absolutnie kluczowa, kiedy mówimy o nauce związanej z leczeniem nowotworu oraz zarządzaniem chorobą nowotworową w całym systemie opieki zdrowotnej. Wczesne wykrywanie, wczesna diagnoza, zmienienie planu leczenia pacjenta nowotworowego, to są ważne zagadnienia tutaj. A tutaj wiem, że niektórzy z Państwa na przykład reprezentują nauki humanistyczne albo artystyczne, więc może powiem po prostu krótko, czym jest nowotwór. Większość z Państwa będzie myślała, och, rak płuc, rak prostaty. Myślimy o tym w oparciu o poszczególne organy ciała człowieka. Natomiast nie na tym skupiają się badania nad rakiem. Badania myślą o takim ujednoliceniu podejścia. Zaczęło się wszystko od Wolgensteina, który dostał Nobla za swoją pracę i pokazał, że generalnie mamy pewnego rodzaju progres normalnej tkanki. Zaczyna się od komórek macierzystych w normalnej tkance. To jest generalnie tutaj zdjęcie jelita. Dochodzi do zmiany molekularnej i ona przekłada się na polipa łagodnego. To zwiększa tempo dzielenia się komórek, a komórki dzielą się szybciej i wtedy popełnia się więcej błędów, pojawia się więcej mutacji i ostatecznie kończymy z tkanką nowotworową. Tak wygląda rozwój tkanki nowotworowej, którą odkrył Wolgenstein. Więc przeprowadzono różne badania, te akurat prowadzone były w Stanach Zjednoczonych i generalnie wzięto cały genom 10 tysięcy raków. Myślimy sobie, rany boskie, te wszystkie genomy, och, ale nagle pojawiła się sztuczna inteligencja, interpretacja danych. Okazało się, że mamy 300 genów, które generalnie są mutacjami kierującymi i one muszą się zmienić, jeżeli musimy przejść ze stanu niezłośliwego do stanu złośliwego. No i to jest fantastyczne, bo jak mamy 300 białek i 300 celów, to wówczas rzeczywiście nad czymś możemy pracować i możemy zmieniać ich naturę. A jeszcze więcej dobrych wiadomości dla tych szczególnie po tej sali, po tej stronie sali. Już mamy 57% leków, które generalnie są w stanie radzić sobie z tymi mutacjami kierującymi i w tym roku być może osiągniemy pułap 67%. To są powody do optymizmu. Zaczynamy już mieć podstawowe narzędzia, żeby radzić sobie z nowotworem u jego podstaw na poziomie komórkowym. Natomiast organizacja, z którą pracuję, Cancer Research UK, weszła we współpracę z Instytutem Narodowym do spraw badań nad rakiem w Stanach Zjednoczonych i uznaliśmy, że będziemy jeździć po całym świecie i tworzyć takie spotkania w ratuszach dotyczące badań nad rakiem. Czyli to były takie spotkania w Europie, w Singapurze, w Hongkongu, w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. Zapraszaliśmy generalnie takie spotkania onkologów. Mówiliśmy, słuchaj, tu jest zaproszenie, to jest taki cykl, spotykamy się. Jeżeli ktoś jest zainteresowany onkologią, zapraszamy również na takie spotkania w Polsce. I pytanie, jakie jest zadawane, albo 10 pytań, na które potrzebujemy znać odpowiedzi, jeżeli chcemy doprowadzić do znaczącej różnicy i mieć duży wpływ
i skutecznie pomagać pacjentom nowotworowym. Nie chodzi o to, ile opublikowaliście publikacji w Nature. Nie, chodzi o to, żeby dokonać prawdziwej różnicy. Co dwa lata inwestujemy 80 milionów funtów w te programy. One są zupełnie międzynarodowe z grupami współpracującymi na całym świecie. I niektóre z tych pytań mogą wydawać się takie nieistotne, ale ostatecznie kiedyś nad nimi skupimy, to są fundamentalne. W jaki sposób komórki tkanki utrzymują normalne fenotypy? Dziwne pytanie, jeżeli grupa badająca raka je zadaje, kiedy bada się raka. Chodzi o to, że fakt, że coś jest normalne przez 80 lat jest cudem, a nie, że coś się mutuje. Jak to się dzieje, że jednocześnie te normalne tkanki są siedliskiem mutacji onkogennych, jak przychodzą w stan nowotworowy? Generalnie w jaki sposób do tego podejść, jak to zrozumieć? Czy możemy wezwać komórki do tego, żeby same się zabiły? I czy możemy to uruchomić, jeżeli są to komórki nowotworowe? Czy możemy znaleźć mechanizmy, które to uruchomią i tak dalej? Więc są to pytania fundamentalne, ale każde przekłada się na pewne wyniki bardzo praktyczne, które możemy wykorzystać. Więc może przejdźmy dalej do kolejnych wielkich pytań. Zagadka wczesnej diagnozy. Dlaczego ma to tak wielkie znaczenie? Tu są dane. Jeżeli jesteśmy zdiagnozowani w stadium pierwszym raka, a tutaj mamy dane, jeżeli zostajemy zdiagnozowani na etapie czwartym, jeżeli jest to stadium czwarte raka. Proszę zobaczyć, jak wygląda przeżywalność. Jeżeli mamy raka płuc, akurat chyba najlepsze wyniki ma tutaj w tym momencie Francja, bo mamy tam programy przesiewowe i generalnie chodzi o to, że czasem po prostu trzeba zmienić system. Ale ci, którzy będą za to musieli płacić, ci po tej stronie auli, uważajcie, bo leczenie generalnie polega na tym, że chirurdzy będą tutaj absolutnie podstawową częścią tego systemu, akurat chirurdzy, którzy zajmują się operacjami klatki piersiowej, będą tutaj absolutnie podstawową częścią. Więc mnóstwo rzeczy jest powiązanych, z jednej strony nauka, a potem strona praktyczna opieki zdrowotnej. Dlatego ta wczesna diagnoza ma tak ogromne znaczenie, bo przekłada się na przeżywalność i na całym świecie. Mamy różnego rodzaju testy, które są wypróbowywane, testy z krwi, które przewidują, czy generalnie, kiedy mamy różnego rodzaju guzy, możemy również sprawdzić, czy dana osoba jest podatna na pojawienie się nowotworu, ale tutaj pojawia się problem. Są to dane z University of Cambridge. Każdy z tych kwadratów to jest kwadratowy milimetr naszego obszaru przełykowego. I co tutaj zmapowano, ile komórek na jednym milimetrze kwadratowym już przenosi mutacje sterujące. Ci z Państwa, którzy nadal palą, popatrzcie sobie na sam dół. To są palacze. W tak szybki sposób przyspiesza nam generalnie mutacja komórek nowotworowych w przełyku. Natomiast wszystkie te komórki będą wysyłały sygnał do naszej krwi i będą przesyłały informację, że przenoszą mutacje. Pojawia się natomiast pytanie, przede wszystkim, dlaczego jest tak, że nie każdy z nas zachoruje na raka przełyku? Więc co takiego się tutaj odbywa? Nie chodzi tutaj o system odpornościowy. Po drugie, główne pytanie, w jaki sposób wykrywamy ten właściwy sygnał pośród całego hałasu, który odbywa się, kiedy zaczynamy badania przesiewowe krwi. To jest bardzo duży problem, natomiast cały czas prowadzone są testy i badania. Na przykład szacujemy badanie przeprowadzone na 140 tysiącach pacjentów. Jest to prowadzone przez Cancer Research UK. Chodziło o wykrycie 50 rodzajów raka za pomocą testów krwi, które są prowadzone przez 3 lata raz do roku i te badania są prowadzone. Mamy tutaj grupę ludzi w wieku od 50 do 77 lat, więc po 3-4 latach będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście powinno się wprowadzić tego rodzaju badania krwi w ramach opieki zdrowotnej. Inne systemy przesiewowe są bardziej bezpośrednie. Mieliśmy epidemię tak naprawdę raka przełyku, właściwie ona nadal trwa w Wielkiej Brytanii i to są badania z Cambridge. Co takiego zrobiono? Chodziło o połknięcie takiej pastylki
Do niej przymocowany był sznurek. Kiedy weszła do żołądka, to zabierało się tą powłokę żelatynową i tam się pojawiła taka futrzasta rzecz. Coś takiego się otwierało w żołądku i wtedy pojawiały się tam komórki. Można było za ten sznureczek wyciągnąć tę strukturę z powrotem i badać komórki, które się na tej pastylce osadziły i sprawdzić, które komórki były nienormalne, abnormalne i poddawać je krioablacji. I generalnie 7 milionów funtów zainwestowano w takie badania, ponieważ uważamy, że dzięki temu będziemy mogli zmniejszyć umieralność na tego rodzaju choroby. Więc tak jak mówię, wczesna diagnoza jest bardzo istotna i będziemy musieli na jej podstawie zmienić system opieki zdrowotnej i odpowiednio reagować na pojawienie się nowotworów. Te osoby w dwóch pierwszych rzędach, co was zabije w ramach nowotworu? To nie będzie generalnie to, w którym miejscu w waszym ciele zaczyna się nowotwór. Nie, my jesteśmy bardzo dobrzy w radzeniu sobie z tym pierwotnym rakiem. Natomiast zabijają nas przerzuty. I tutaj 3 tygodnie temu opublikowano coś takiego, to jest kluczowy gracz. Ta molekuła, ja przepraszam, ale widzą to państwo w takim przekroju. Tutaj mamy strukturę kryoelektromikroskopową i trzeba będzie popatrzeć na panel po prawej, czyli proszę zobaczyć tam, gdzie jest słowo pore. I to jest takie miejsce, gdzie do komórki może wniknąć sód. To był taki receptor dosyć łagodny, niedużo się o nim myślało, aż do momentu, kiedy opublikowano 3 tygodnie temu taką publikację. I te czerwone, niebieskie kropki to są mutacje, które dezaktywują ten konkretny kompleks. I okazało się, że znajduje się je w rakach żołądka, w rakach oraz innych rakach. Więc generalnie o co tutaj chodzi? Co ma wspólnego z tym sód? Teraz okazuje się, że jeżeli umieści się to w myszach, można leczyć myszy gadolinem. Richard, ja wiem, że to będziesz używał w innych cechach, ale gadolin generalnie niszczy kanały sodu i jest to bardzo skuteczny bloker. Jeżeli myszy mają różnego rodzaju raki i leczy się je gadolinem, to nie zmienia częstości występowania guzów, ale generalnie zwiększa potencjał przerzutowy. I tutaj szokujący eksperyment. Bierzemy normalne myszy bez żadnych guzów i już usuwamy ten element. I co się wówczas dzieje? Normalne komórki opuszczają żołądek, lokują się w płucach jako tkanka, na przykład jako tkanka żołądkowa. Czyli wracają do tego miejsca, w którym znajdowały się na etapie zarodkowym, więc mamy migrację komórek. Zawsze myśleliśmy, że jest to część tego procesu złośliwienia. Natomiast okazuje się, że wygląda to tak, że rak porywa, taki normalny proces, przejmuje go i przerzuty są w stanie tak naprawdę wystąpić niezależnie od podstawowego powodu nowotworu. Więc być może można by było blokować takie przerzuty i zatrzymywać rozwój choroby. Jeżeli zrobimy to jednocześnie w tym momencie, w którym radzimy sobie z podstawowym miejscem wystąpienia nowotworu. I to oznacza tak naprawdę zmianę paradygmatu. Będzie całe spotkanie dotyczące tego jednego zagadnienia, bo to zmienia nasz sposób myślenia i rozumienia tego, jak funkcjonują nowotwory, więc generalnie w najbliższych tygodniach będziemy otwierać nowy program badawczy dotyczący tego zagadnienia. Kolejna zagadka brzmi tak. Można żyć przez 20 lat ze swoim nowotworem, ale komórki nowotworowe mogą migrować i mogą pozostać w uśpieniu przez 10, 15, 20 lat. A potem, bez naszej wiedzy, nagle ożywają i zaczynają rozpowszechniać się po naszym organizmie. I to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, ponieważ myślimy, że jesteśmy wyleczeni i nagle, bach, wraca rak.
Bardzo często pojawia się to przy raku piersi, ale również pojawia się to w przypadku czerniaka, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, ponieważ w ten sposób możemy nauczyć się kontrolować ten proces. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie rozpoznać tych komórek, to nie mamy markerów, żeby je zidentyfikować, ale wiemy, że to zjawisko działa w taki sposób. Jest generalnie ważne pytania i ważne odpowiedzi, na które musimy znaleźć odpowiedź. A więc zniszczyliśmy ten plan i mówimy teraz o tym, czy to będzie miało wpływ na raka. Antropocen mamy w środowisku różne chemikalia, nie mówimy o pestycydach, mało mamy dowodów potwierdzających, że rzeczywiście pestycydy odgrywają tutaj jakąś rolę. Być może odgrywają, ale niewielką. Ale spójrzmy sobie na coś innego. A więc mówimy tutaj o cząstkach stałych i mamy tutaj badania, które są ogłaszane na spotkaniach Unii Europejskiej. Była tam jednostka Charlie'ego Swantena i padło takie pytanie. To jest odwieczne pytanie w raku płuc. Pamiętamy, że kiedy przeprowadzono pierwsze badania łączące raka płuc i palenie, mówiono o tym, że to środowisko, że to miasta powodują tego raka i zostało to wykazane i udowodnione, że przede wszystkim raka płuc powodują papierosy. Natomiast widzimy, że coraz większa liczba osób, która ma raka płuc, nigdy nie paliła. W związku z tym pytanie brzmi, co go wywołuje. I mamy wiele badań epidemiologicznych, które pokazały im otwarcie, że to rozwój miast powoduje epidemię raka płuc i pokazały one nie tylko mechanizm tego zdarzenia, ale również mamy tu również wzmożenie cytokinowe, które działając zapalnie powodują takie zjawisko. Dlatego trzeba się zapytać, czy one są odpowiedzialne, czy jest to za to, co się dzieje i czy nie jest to kolejny dobry powód, żeby uporządkować i oczyścić nasze środowisko, ponieważ jeżeli rzeczywiście tak jest, mamy różne czynniki środowiskowe. Czy rzeczywiście mają one wpływ na przyspieszenie rozwoju raka, komórek rakowych? Więc prawdziwe zagadki. I teraz, jeżeli Państwo teraz myślicie o tym, ile trzeba będzie płacić podatków, żeby tutaj temu zaradzić, a tu się nagle okazuje, że jeszcze koszty ochrony środowiska, jeszcze dodatkowe koszty opieki zdrowotnej, widzimy, że nasze obciążenia cały czas rosną. I teraz przejdę do czegoś bardzo osobistego. Ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że uwielbiam grafikę, uwielbiam malarstwo. I Lady Lovelace, kochanka Byrona, zmarła na raka. I Valentine Goodet-Darel zakochała się i żyła z Ferdynandem Hodlerem, szwajcarskim malarzem, ekspresjonistą. Przepiękna kobieta. Bardzo dobrze się czuła i nagle w 1913 roku namalował jej portret w szpitalu, w łóżku szpitalnym. Była operowana na raka jajnika. Na raka szyjki macicy. I rzeczywiście jest to świetny obraz, uchwytujący wszelkie emocje i odczucia. I widzimy tutaj takie obsesyjne czy dziwne zainteresowanie. Widzimy serię 15-20 kolejnych portretów Valentine i wręcz zahaczająca obsesję. I tutaj mamy po lewej stronie portret Valentine w momencie, kiedy dowiedziała się, że ma nawrót tej choroby. W tym czasie nie było już na to lekarstwa.
I tutaj namalował ten obraz po prawej jako ekspresjonista, wyrażając ból na zielono, ponieważ chciał pokazać, że ta kobieta odczuwała straszny ból. Wyobraźmy sobie tą agonię, to jak ona się czuła, jak następuje w niej namnażanie się komórek. I widzimy tutaj, kiedy ci chorzy, w momencie, kiedy dochodzi ostatni etap, odwracają się do ściany, oni już ich przestaje boleć, oni po prostu stają się całkowicie obojętni. I tutaj 24 godziny przed jej śmiercią namalował ten obraz. Jaki mamy efekt? Mnie to pokazuje i daje to uzasadnienie naszych działań, żeby unicestwić tą straszną chorobę. Te obrazy przemawiają lepiej niż 1000 słów, więc dlatego właśnie zacząłem pracować nad rakiem szyjki macicy. I zaangażowaliśmy się w Narodowy Program Szczepień przeciwko HPV w Wielkiej Brytanii i zaczęliśmy analizować oddziaływanie kampanii szczepień przeciwko HPV w Anglii. I tutaj mamy danych. Widzimy, że się powiodło, dlatego że różne szczepienia były oferowane na różnych etapach i były one dostępne dla różnych kohort. Chcę, żebyście się Państwo skoncentrowali na dolnej czerwonej krzywej. I widzimy tutaj naukową interpretację tego, co widzimy, czy też powiedziałbym bardziej prozaiczną interpretację, którą tutaj możemy zaproponować. Immunizacja na HPV z powodzeniem prawie wyeliminowała raka szyjki macicy u kobiet urodzonych od 1 września 1995 roku. Tutaj nawet już nie widzimy u tych kobiet komórek prekursorowych, więc to jest właśnie historia sukcesu. 99,6% tego raka zostało unicestwionego. Więc na czym polega problem? Mamy szczepienia w Ameryce, szczepienia w Europie. Tam właśnie występuje rak szyjki macicy i być może nie mówimy dużo na ten temat. Nie, rak szyjki macicy jest drugim po raku piersi najbardziej powszechnym rakiem u kobiet i występuje w ogromnych ilościach w Ameryce Południowej i w Afryce. Natomiast, i tu jest prawdziwy powód do optymizmu, i dlatego wierzę, że możemy zmienić sytuację, jeżeli chodzi o zachorowania onkologiczne. W 2020 roku Ted Adamow rozpoczął kampanię. Rozpoczęto kampanię pod takim hasłem. Eliminowanie każdego raka wydawało się kiedyś niemożliwym marzeniem, ale teraz mamy skuteczne kosztowo metody i możliwości oparte na dowodach, które pozwolą nam zrealizować to marzenie. Więc do 2050 roku powinniśmy wyeliminować rak szyjki macicy na świecie. Wyeliminować, czyli nie trzeba będzie się już o to martwić. Po prostu rak szyjki macicy, tak jak ospa, zniknie nam całkowicie. Więc jeżeli to nie jest powód do optymizmu, to co jest powodem do optymizmu? Mamy więc zmiany klimatyczne, inne zmiany, ale jednak prognozuję Wam optymizm w oparciu o postęp i wysokiej jakości naukę, które rzeczywiście doprowadzą do zmian, zmienią praktyki kliniczne i zmienią efekty i rezultaty u pacjentów. Więc kończąc, chcę powiedzieć Państwu, że dokonano znaczącego postępu w celu poprawy wyników leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. COVID wpłynął negatywnie na postępy w osiąganiu lepszych wyników, natomiast nowotwory dalej stanowią wyzwanie dla zrozumienia mechanizmów kancerogenezy, a zwłaszcza postępów choroby. Jakie mamy tu kluczowe obszary? Jak czynniki ryzyka związane są z indukcją i postępem rozwoju nowotworu? Jak wygląda progresja choroby, przerzuty, nawroty,
i długoterminowa kontrola. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie wyleczyć, umrzecie z innych powodów niż choroby onkologiczne i będziecie mogli żyć dobrze w tych dniach swojego życia. Więc jeżeli mamy osiągnąć poprawę 10-letnich wyników, to zajęcie się tymi podstawowymi kwestiami, przełożenie ich na działanie kliniczne przy łóżku pacjenta jest absolutnie niezbędne. Natomiast chcę Państwu powiedzieć na koniec, mamy narzędzia, mamy możliwości, potencjalnie również część finansowania, a przynajmniej w moim przypadku również pragnienie, żeby to urzeczywistnić. Bardzo dziękuję.